Breakout to bardzo ważny zespół ery Big Beatu. Mowa jest tu o naprawdę zawodowym zespole. Grał na poziomie porównywalnym z najlepszymi zespołami na świecie. Był nawet taki moment, że nie można ich było grać w mediach. Byli za bardzo zorientowani na zachód. Mimo niepokazywania go w telewizji, popularność Breakoutów rosła. Szeptana propaganda. To są kamienie węgielne w historii polskiej muzyki rockowej, bo tak ją nazwijmy. Poszłabym za tobą do samego nieba, ale za wysoko, ale za wysoko, ale jak się tego nie bać. W roku 1968 powstał zespół Breakout, a w 1969 miał wspaniały przebój Poszłabym za tobą, skomponowany przez Tadeusza Nalepę do tekstu Franciszka Walickiego. Moje spotkanie z grupą Breakout zostało wymyślone przez wspaniałego człowieka. Mówię o Franciszku Walickim. To byli młodzi ludzie, którzy na gitarach ledwo się nauczyli grać. O teorii muzyki nie wiedzieli nic. Teksty właśnie dopiero im zaczęli pisać prawdziwi poeci. Także oni dopiero startowali. I właśnie, żeby jakoś podnieść wartość tych zespołów, wymyślił sobie, żeby połączyć muzykę młodzieżową, gitarową z jakimś popularnym, znanym jazzmenem. No i padło na mnie. Okazało się, że sprawdziło mu się to w 100%. Poszłabym za tobą do samego piekła, ale za gorąco, ale jeszcze bym się spiekł. Mira Kubasińska, wokalistka niepowtarzalna i absolutnie wyjątkowa. Tadek Nalepa, wybitny, niezrównany gitarzysta, nie tylko bluesowy zresztą, ale rockowy, wielki. Józef Hajdasz, perkusista, który mógł się równać z najlepszymi perkusistami na świecie. I Włodzimierz Nachorny, tamte solówki na fletach i na saksofonach, które znalazły się na tej płycie, to było coś absolutnie porażającego. Bardzo mi zależało na tym, żeby się rozwijać i byłem sam świadkiem na pierwszym wyjeździe zagranicznym, jak Tadzio Nalepa kupował gitarę swojego ukochanego Gibsona. Przeznaczył na to cały swój wyjazdowy zarobek. To było wspaniałe, mógłbym powiedzieć rozczulające, bo to była taka radość trochę dziecka, który ma szansę ziścić swoje marzenia i kupić najwspanialszą zabawkę, o której właśnie marzył przez całe życie. Poszłabym za tobą do samego piekła, ale za gorąco, ale jeszcze bym się spiekła. Trzeba pamiętać, że w czasie, kiedy powstawały te piosenki, oni mieli bardzo dziwny okres w swojej karierze, dlatego że odbyli tournée po krajach Beneluxu, wrócili do Polski, zafascynowani tą kulturą hipisowską, bluesem, białym bluesem brytyjskim, zapuścili długie włosy, skierowali się bardzo w kierunku tej muzyki anglosaskiej i zaczęli być przez wielu polskich krytyków muzycznych wręcz pomijani. Krytykowani za to, co robili. Breakout spotkał się z głosami krytycznymi ze strony decydentów, między innymi dlatego, że Tadeusz Nalepa opierał się pewnym obyczajowym ograniczeniom. Na przykład nosił krzyżyk na szyi. Wtedy krzyżyka w telewizji nie można było pokazywać. Miał długie włosy. Wtedy niechętnie pokazywano tę modę na długie włosy, więc kazano przyciąć te włosy i schować krzyżyk, a Tadeusz Nalepa miał duszę rogatą i powiedział nie, basta. Jeżeli on był przeświadczony, że ma rację, to przekonać go, że jej nie ma, to było bardzo trudne. Poszłabym za tobą na rozstajne drogi. To praktycznie jest ludowa piosenka, która została w taki niecodzienny sposób sklejona z tym psychedelicznym brzmieniem
grupy Breakout i stanowi o pewnej, powiedzmy, wyjątkowości polskiego rocka w tamtych czasach, czyli w końcu lat 60. Posłaby za tobą jest piosenką oczywiście o miłości, o parze, o namiętności, o jakimś zauroczeniu, o jakiejś fatalnej. Czujemy tam w tym głosie Miry Kubasińskiej, że ona po prostu po trupach pójdzie, że po prostu zabije. To jest tak jak w scenie z Janosika, jak ta dziewczyna, która ucieka z Janosikiem i ona wie, że on jest zły, że on jest bandytą, że on jest mordercą. Ona mówi, pójdę za tobą właśnie, pójdę za tobą, bo taki jesteś, po prostu kocham i koniec. Ale za daleko, ale za daleko, jest na moje nogi, hej, hej. Uwielbiam Mirę Kubasińską za to, że zawsze była naturalna. Uwielbiam Tadeusza Nalepę za to, że nigdy nie starał się być Amerykaninem, że grał tego swojego bluesa, który był trochę wyrwany z naszego folku. To jest blues, to jest prawdziwie polski blues i chyba nikt więcej poza panem Tadeuszem, przynajmniej ja nie znam, żeby tak bardzo po polsku śpiewał, grali bluesa. Do samego końca to jest polski blues, to jest jedyny polski blues.